Śmierć Gabriela Seweryna, znanego z programu Królowe Życia, wstrząsnęła jego bliskimi, mieszkańcami Głogowa oraz szeroką publicznością w Polsce. Okoliczności jego śmierci wywołały liczne pytania o odpowiedzialność za to tragiczne zdarzenie. Kontrowersje nasiliły się po publikacji nagrania, na którym Seweryn, w stanie zdenerwowania i z dusznościami, czeka przy karetce, która przyjechała pod jego dom. Ratownicy medyczni odmówili mu pomocy, wzywając policję. Rzecznik Legnickiego Pogotowia w rozmowie z Faktem skomentował sprawę: czekamy na wyniki sekcji. Mam nadzieję, że prokuratura je ujawni. Wstępne wyniki sekcji nie wyjaśniły przyczyny zgonu, czyli on nie miał zawału. My udzieliliśmy pomocy w takim zakresie, na jaki on w ogóle pozwolił, więc trudno się teraz doszukiwać przyczyny. Fala hejtu się taka wylała, jest przerażająca. Na wszystkich szkoleniach, na jakie tylko pójdziemy, to zawsze bezpieczeństwo ratownika jest na pierwszym miejscu. Jeśli jest sytuacja zagrożenia, trudno, wycofują się. Oni poczuli się zagrożeni, mieli prawo się tak poczuć, więc w związku z tym się wycofali, mówił rzecznik pogotowia. Sąsiedzi Gabriela Seweryna, zmarłego projektanta pochodzącego z Głogowa, podzielili się swoimi wspomnieniami i opiniami na temat jego śmierci w rozmowie z reporterem portalu Goniec. Z ich relacji wynika, że Seweryn był cenioną i autentyczną postacią w lokalnej społeczności. Prawdziwy taki, idący pod prąd, szczery, autentyczny. Zawsze serwował prawdę prosto z mostu. Bardzo go lubiłam, bardzo. Był świetną reklamą taką, bardzo ekscentryczną, ale potrzebną. Dużo ludzi tu przyjeżdżało właśnie ze względu na niego, powiedziała jedna z sąsiadek Seweryna. Kiedy zapytano ją o ewentualną agresywność Seweryna, kobieta podkreśliła, że był on bardzo spokojną osobą. Nie sądzę. Znałam go osobiście. Wstrząsnął nami ten ostatni filmik. Nie był sobą na pewno. Nie był sobą. Ja byłam jego sąsiadką, także często z nim rozmawiałam. Będzie mi go bardzo brakowało, kontynuowała. Podkreśliła również, że wszyscy, którzy znali Seweryna, oczekują wyjaśnienia okoliczności jego śmierci, szczególnie jego najbliżsi. Trudno mi to oceniać, ale ta końcówka jego życia bardzo niegodziwa. I trzeba rozliczyć tych, którzy być może są za to odpowiedzialni. Żył jak kolorowy ptak, a umarł okropnie. I na to się zgodzić nie możemy. Mnie go osobiście, bo go znałam, będzie bardzo brakować, dodała z łamiącym się głosem. Innym mieszkańcem, który wyraził swoje zdanie, był ktoś, kto twierdził, że personel karetki powinien ponieść odpowiedzialność. Uważam, że powinni udzielić mu pomocy. Nieważne, kim on był. A był bardzo dobrym człowiekiem. Uważam, że ci z karetki powinni być pociągnięci do odpowiedzialności, powiedziała kolejna osoba. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.